Jest z nami Kasia dzisiaj i Kasi synek chodzi od jakiego czasu u nas, Kasia? Ponad 2 lata. Ponad 2 lata. Powiedz mi, Kasia, co takiego zyskujesz, że Dawid chodzi do nas na zajęcia? Przede wszystkim zauważyłam, że Dawid stał się bardziej samodzielny. Nie jest już tak zwanym mami synkiem, tak powiem. Nauczył się takiej dyscypliny, takiej zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa z innymi. Przede wszystkim przebywa z dziećmi, które też mają tam jakieś swoje wady, zalety. Są to dzieci nieraz z jakimiś problemami. Nauczył się po prostu takiej akceptacji innych ludzi. A powiedz mi, co sprawiało mu trudność przed zajęciami? Jak był, nie wiem, tam na pierwszych, drugich? Przede wszystkim była trema. Z tego, co pamiętam dobrze, Dawid zawsze był ze mną na zajęciach. Tak, to było chyba najgorsze, że trema. On się bardzo stresował, bał się, nie wiem, czy dzieci, czy po prostu, że sobie nie poradzi. Ale z czasem wyszedł, było stanowcze nie, że ja nie mogę wejść i to pomogło. A co się zdarzyło takiego, że po pierwszych zajęciach się nie poddaliście? Bo ja pamiętam Dawida, jak trzymał cię za nogę i nie chciał wejść na salę. Wiesz co, chyba to był bardziej mój upór. Przede wszystkim chciałam, żeby on trochę się odciął ode mnie, bo jednak ze mną było 24 godziny na dobę i też potrzebowałam takiego spokoju, wyciszenia, żeby on też miał swoje życie, też jakieś swoje zajęcia, kolegów innych. To co tobie głównie dały zajęcia tutaj dla Dawida? Przede wszystkim więcej czasu. Więcej czasu mam dla swojej jakieś tam potrzeby. Mogę wyjść, nie muszę koniecznie z nim tutaj przyjeżdżać za każdym razem. Chyba trochę to. Głównie chodziło mi też o czas dla siebie. Przede wszystkim, bo zawsze go brakowało, bo on, mówię, cały czas był praktycznie ze mną. Odkąd tutaj przyszedł, więc mam trochę więcej czasu dla siebie. Super. A nie boisz się go zostawić tutaj z trenerami? Nie boję się, bo nieraz go zostawiałam i świetnie sobie radził. Jest bardziej grzeczny.